Audytor SDG wersja 2.0. SDG skrót wziął się od nazwy Szybki Dobór Grzejników. Chodzi o to, że nie zawsze mamy możliwość lub jest konieczne wykonanie pełnego projektu. Najpierw strat ciepła, później doboru grzejniku, projektu instalacji. Są sytuacje, kiedy chcemy, czy jesteśmy zmuszani przez życie, żeby grzejniki dobrać stosunkowo szybko, natomiast chcielibyśmy, żeby to było również w miarę możliwości stosunkowo dokładnie. Jeśli by porównać dokładność obliczeń z czasem potrzebnym na ich wykonanie, to zaryzykowałbym twierdzenie, że właśnie skorzystanie z tego programu, programu Audytor SDG, jest najbardziej efektywne, gdzie w ciągu kilku czy kilkunastu minut możemy dobrać grzejniki w sposób uproszczony, ale stosunkowo dokładny. Oczywiście mniej dokładny niż wykonując pełen projekt instalacji CO, natomiast na pewno sposób bardziej dokładny, bardziej wiarygodny niż stosując, tak jak kiedyś to się robiło, metody wskaźnikowe. Program Audytor SDG wersji 1.0 pozwalał na dobór grzejników tylko konwekcyjnych. Obecnie jego możliwości zostały rozszerzone również na ogrzewanie podłogowe. Proponuję Państwu, że w trakcie szkolenia pokażę dwa przykłady doboru grzejników. Najpierw prostszy przykład będzie polegał na doborze jedynie grzejników konwekcyjnych, a następnie również grzejników podłogowych. Te przykłady dołączone są do programu, w związku z tym możemy je otworzyć. Wybieram najpierw przykład ogrzewania jedynie konwekcyjnego. Praca z programem podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap to jest oszacowanie obciążenia cieplnego. Jeśli tej wartości nie znamy, najczęściej nie znamy, program pozwala szybko ją oszacować, a następnie dla tej wartości możemy dobrać grzejnik. Jak Państwo widzicie, struktura graficzna programu to jest pewien zestaw zakładek widziany na górze okna programu. Pierwsza zakładka, dane ogólne, najczęściej stąd zaczynamy pracę z programem. Po pierwsze kilka pól porządkowych, takich jak nazwa projektu, miejscowość, adres projektant. Te pola oznaczone są zielonym, takim jasno, delikatnie zielonym tłem. Oznacza to, że są to pola nieobowiązkowe, no bo jeśli program nie będzie znał naszego nazwiska, to mu w niczym nie przeszkodzi oczywiście dobrać grzejników. Dalej mamy już kolejną grupę, charakterystyka budynku. Tu już pola białe. Białe to są pola, które muszą być wypełnione. Po pierwsze strefa klimatyczna, w zależności w której części Polski się znajdujemy, czy dokładnie budynek się znajduje. W tym przykładzie jest to trzecia strefa klimatyczna. Następnie usytuowanie budynku, czy jest na terenie otwartym, czy w gęstej zabudowie, czy jakaś wartość pośrednia. Podobnie wybieramy, szacujemy w taki sposób orientacyjny warunki wieczności. I ostatnia, najbardziej kluczowa dana, to jest standard ochrony cieplnej budynku, który jest związany przede wszystkim z czasem powstania budynków, ponieważ, jak Państwo doskonale wiecie, w różnych okresach obowiązywały różne wymagania i jeśli budynek został wzniesiony w danym okresie i nie został poddany termomodernizacji, to w ten sposób można oszacować jego standard ocieplenia. Natomiast w przypadku budynków nowych bądź budynków, które zostały poddane procesowi termomodernizacji, będziemy wybierać te, któreś z tych ostatnich wariantów. I przy okazji w podpowiedzi wyświetlają nam się te standardy, te wymagania, które obowiązywały w danych latach. My zakładamy, że budynek, który powstał w danym okresie, spełniał te standardy, chociaż ich nie przekraczał, czyli niejako spełniał na zasadzie takiego minimum socjalnego, można by powiedzieć. Kolejna grupa danych w danych ogólnych to są dane domyślne.
Dane domyślne już nie są obowiązkowe, nie musimy ich wypełniać, natomiast warto je wypełnić, ponieważ jeśli je wypełnimy, jeśli mamy jakąś daną powtarzalną, to później mniej danych będziemy wprowadzać na kolejnych etapach. Na przykład wysokość pomieszczenia. No najczęściej tak jest, że większość pomieszczeń w budynku ma tę samą wysokość. W związku z tym warto sobie wprowadzić tę wysokość jako wartość domyślną i później we wszystkich pomieszczeniach program będzie przyjmował tę wartość, chyba że w danym pomieszczeniu określimy inaczej. Wpisanie tej wartości raz dla całego budynku nie przeszkadza, że później, żebyśmy sobie zdefiniowali jakiś wyjątek, no bo większość ma tę samą wysokość, ale zdarzy się, czy piwnica, czy jakiś strych, gdzie wysokość będzie inna. Następnie podobnie również domyślna odległość podłogi pomiędzy podłogą a parapetem, to jest po prostu taka już fizyczne ograniczenie co do doboru grzejników. Chodzi o to, żeby dany grzejnik zmieścił się pod parapetem, gdzie najczęściej umieszczamy grzejniki. Podobnie procent przeszklenia ściany, to co widzimy nieco wyżej, oraz domyślny stan okien. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania dotyczące tej zakładki? Pan Łukasz pyta, czy będzie dostępne szkolenie, czy nagranie z tego szkolenia. No taki mamy plan, chociaż na 100% jeszcze nie mogę powiedzieć, bo to wszystko zależy, jak szkolenie będzie przebiegać, czy nie będzie dalszych problemów technicznych. Proszę zaglądać na stronę. Staramy się te szkolenia generalnie nagrywać i udostępniać później Państwu, żebyście mogli sobie w dowolnym momencie ich odsłuchać, ewentualnie wybrać jakieś ciekawsze dla Państwa części. Pani Justyna pyta się o wybór grzejników. Nie, na tym etapie jeszcze o grzejnikach nic nie mówimy. To będzie zakładka następna nazwana grzejniki. W takim razie przechodzimy do zakładki grzejniki. Ta pierwsza zakładka to były tylko dane o budynku. Dopiero w zakładce grzejniki pojawiają się informacje o grzejnikach. I pierwsza informacja kluczowa, jaki rodzaj grzejników chcemy dobierać. W tym przykładzie wybrano tylko grzejniki konwekcyjne, ale jak Państwo widzicie, tych możliwości jest więcej. Oprócz tych dwóch skrajnych, że tylko ogrzewanie konwekcyjne oraz tylko ogrzewanie podłogowe, jeszcze można wybrać ogrzewanie łączone, przy czym może to być podłogowe i konwekcyjne bez wskazania systemu przeważającego, ale możemy również wskazać, że będą to głównie grzejniki konwekcyjne bądź głównie grzejniki podłogowe. Odpowiedni wybór wariantu systemu ogrzewania później pozwoli, że program automatycznie na przykład będzie dobierał grzejnik podłogowy, tak żeby możliwie dużą część obciążenia cieplnego pokryć, a następnie grzejniki konwekcyjne będą dobierane na brakującą część, na tę wielkość obciążenia cieplnego, z którą nie poradził sobie grzejnik podłogowy. Generalnie należy pamiętać, że jeśli wybierzemy któryś z tych wariantów oznaczonych słowem tylko, no to jakby zamykamy dalszą możliwość manewru. Tylko taki typ może wystąpić we wszystkich pomieszczeniach. Jeśli wybierzemy te warianty, gdzie mamy połączenie ogrzewania konwekcyjnego i podłogowego, tam będziemy mogli to doprecyzowywać w danym pomieszczeniu, jaki system w tym konkretnym pomieszczeniu chcielibyśmy zaprojektować. Więc w tym przykładzie wybrano grzejniki tylko konwekcyjne. Następnie określamy parametry pracy instalacji, parametry temperaturowe. Jak Państwo widzicie, te parametry w tej chwili są wyświetlone kolorem zielonym, 80 temperatura zasilania i schłodzenie 20. Kolor zielony oznacza, że to są wartości domyślne.
W wielu miejscach program nam podpowiada, jeśli nic nie wpiszemy, możemy wpisać inną wartość, np. 75 i wtedy to będzie wiążące, ale jeśli skasuję, czyli ja nic nie wpisałem, program sam podpowiada jako wartość domyślną. 80 to jest temperatura zasilania, 20 stopni czy kelwinów to jest schłodzenie, czyli to daje w takim może bardziej typowym zapisie 80 na 60 stopni Celsjusza. I w tym momencie pojawiają się już informacje o konkretnym grzejniku. Jest to domyślny typ grzejnika. Domyślny, ponieważ no bardzo często jest tak, że decydujemy się na pewien typ i jest to typ dominujący, że większość grzejników w budynku jest danego typu, więc żeby nie było konieczności wielokrotnie wprowadzania tej samej danych, możemy wprowadzić, że jest to domyślny typ dla całego budynku. Domyślny to znaczy, że będzie przyjmowany przez program wszędzie tam, gdzie nie wprowadzimy innej wartości. Trafi się na przykład łazienka, to wydobierzemy grzejnik łazienkowy. Wtedy to będzie wiążące, a jeśli nic nie wpiszemy, program dobierze ten grzejnik. Rozwijmy może pole symbol grzejnika. Otworzył się katalog grzejników. Tutaj musimy chwilę poczekać na wypełnienie, ponieważ program ma bardzo obszerną bazę danych. Jak widzimy, to jest, mam prawie 20 tysięcy typów, stąd chwilę trzeba było zaczekać. No, to jest to, co oferuje wersja pełna programu. Jeśli chcielibyśmy sobie troszeczkę ułatwić wyszukiwanie, no to możemy włączyć filtrowanie, bądź możemy powiedzieć, że chcemy tylko grzejniki danego typu, na przykład grzejnik płytowy VK i mam tylko 2,5 tysiąca grzejników. Jeśli już zdecydowaliśmy na jakiegoś się producenta, to tutaj chcąc nie chcąc, żeby to pokazać, muszę zrobić odrobinę kryptoreklamy. No i mam tylko 231 pozycji na liście, czyli na takiej liście dużo łatwiej coś znaleźć. Dla tych z Państwa, którzy już korzystają z naszych programów, te symbole są na pewno jasne dla osób, które po raz pierwszy mają styczność, dwa słowa wyjaśnienia. Może na przykładzie tego grzejnika CV11-60. CV to jest grzejnik tak zwany compact ventil, czyli grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym z wbudowanym zaworem. Pierwsza cyfra, pierwsza z tych dwóch jedynek oznacza ilość płyt, a druga ilość ożebrowań konwekcyjnych. Czyli jeśli mamy grzejnik 1,1, to znaczy, że ma jedną płytę i jedno ożebrowanie konwekcyjne. Dla porównania grzejnik 2,2 to będą dwie płyty, obie z ożebrowaniem konwekcyjnym. Natomiast grzejniki higieniczne, grzejniki szpitalne będą miały na drugiej pozycji oczywiście 0, czyli będą pozbawione ożebrowania konwekcyjnego. Z kolei liczba po kresce oznacza wysokość grzejnika mierzoną w centymetrach. Natomiast bardzo często korzystamy z innej możliwości. Może być taki grzejnik, gdzie w symbolu zamiast konkretnych cyfr pojawiają się gwiazdki. Co to znaczy? Gwiazdka to znaczy, że to może być dowolna liczba, a więc to nie jest konkretny typ grzejnika, lecz tak zwany typoszereg. Czyli mówimy, że ma być to grzejnik zaworowy, zasilany od dołu o wysokości 60. Natomiast nie przesądzamy, ile będzie miał płyt. Ile będzie miał płyt, to dobierze program. No program generalnie dobiera grzejniki w ten sposób, że próbuje dobrać grzejnik o jak najmniejszej ilości płyt. I jeśli to się nie udaje, bo na przykład z uwagi na ograniczenie długości nie uzyskamy odpowiedniej mocy, no to wtedy program przechodzi i dobiera kolejne grzejniki o coraz to większej ilości płyt, aż mu się uda. W programie SDG, tak jak zresztą to jest w tym przykładzie, możemy pójść jeszcze dalej i możemy wybrać grzejnik, który ma symbol CV gwiazdka gwiazdka i nic więcej.
W tym przypadku nawet wysokość grzejnika nie jest przesądzona. Tutaj program sam dobierze wysokość, oczywiście kierując się tą dostępną wysokością, a więc wysokością parapetu nad podłogą. I taki symbol właśnie został wybrany w tym przykładzie. Czy jakieś pytania macie Państwo do tej części? Pytań nie widzę, w takim razie przechodzimy dalej. Mamy jeszcze kolejne informacje na temat grzejnika, współczynnik usytuowania, czy jest to usytuowanie tak zwane normatywne, a więc pod oknem, czy w jakimś innym miejscu, współczynnik osłonięcia, który wybieramy z tabelki, czy grzejnik posiada zawór termostatyczny i w końcu maksymalną długość tego grzejnika. I czy mamy zwiększać powierzchnię grzejnika z uwagi na występowanie zaworu termostatycznego. Wszystkie te wielkości w tej grupie to są wartości domyślne, czyli będą dziedziczone i w każdym grzejniku konkretnym będą przyjmowane, chyba że dla konkretnego grzejnika wpiszemy wartość inną. No może trzeba podejść nieco sceptycznie do tej długości. Domyślnie program przyjmuje, że to jest 1 metr, możemy to zmienić na przykład na 1,5 i wtedy program będzie wszędzie przyjmował, no ale w praktyce najczęściej w różnych pomieszczeniach te ograniczenia są nieco różne, więc tutaj mimo, że jest możliwość dziedziczenia również maksymalnej długości grzejnika, ja bym sugerował pochylić się i spróbować jednak zobaczyć, jaka jest maksymalna długość grzejnika w danym pomieszczeniu, tak, żeby one później się fizycznie zmieściły. Z prawej strony mamy jeszcze pewne informacje na temat instalacji. Już nie będę w tej chwili ich szczegółowo omawiać. Jak Państwo widzicie, większość z nich nie jest obowiązkowa. One są głównie, jeśli chcemy uzyskać szczegółowe zestawienie materiałów potrzebnych do zbudowania tej instalacji. A więc program oprócz doboru grzejników jeszcze podpowiada, jakie inne elementy, przewody, rozdzielacze, szafki i tak dalej będą nam potrzebne. Tworzy pewną taką listę, którą możemy potraktować jako listę na zakupy, bądź listę, którą możemy komuś przedłożyć jako ofertę, jeśli sprzedajemy te elementy. Czy może jakieś pytania do zakładki grzejniki? Nie widzę pytań. Proszę Państwa, czyli przypomnę, co zrobiliśmy do tej pory. Do tej pory omówiliśmy wprowadzanie pewnych danych ogólnych o budynku, jak również domyślnych danych do doboru grzejników. I teraz trzecia, kolejna, już ostatnia zakładka, w której wprowadzamy dane. Kolejne zakładki, które Państwo widzicie, już będą prezentowały wyniki obliczeń programu. W tej zakładce wprowadzamy poszczególne pomieszczenia i dobieramy w nich grzejniki. Z lewej strony, domyślnie, tak jest standardowo, możemy to zmienić, ale domyślnie z lewej strony mamy strukturę budynku, to jest taka struktura drzewiasta. Widzimy, ten budynek składa się z dwóch kondygnacji, z parteru i z piętra. I w tych poszczególnych kondygnacjach mamy po kilka pomieszczeń. Tę strukturę tworzymy, dodając poszczególne elementy, klikając w ten przycisk Dodaj, przy czym jest to przycisk rozwijany, więc jako rozwinę mogę zdecydować, czy chcę w danej chwili dodawać pomieszczenie, grupę pomieszczeń, jeśli byśmy chcieli je zgrupować, na przykład w lokale, bądź kondygnację. Generalnie to, co jest konieczne, to jest na pewno trzeba dodać pomieszczenie. Warto pewnie dodać też kondygnację, żeby sobie optycznie troszeczkę uporządkować strukturę budynków, jak również tu możemy zdecydować o wysokości. Często się zdarzy, że pewna kondygnacja będzie miała inną wysokość niż inne i w ten sposób możemy sobie to zdefiniować. Przykładowo kondygnacja parter, symbol opis. Tu ustalamy rodzaj kondygnacji. To jest akurat bardzo istotna wartość decydująca o stratach ciepła, domyślna wysokość pomieszczenia. Ona jest w tej chwili na zielono, czyli jest odziedziczona z danych ogólnych, ale jeśli byśmy
na chwilę umówili się, że ten parter jest jakiś wyjątkowy, na przykład ma wysokość 3,5 metra, to je wpisuję. Teraz jest to już czarną czcionką, czyli wartość wpisana ręcznie i od tego momentu we wszystkich pomieszczeniach na parterze program będzie tę wysokość pomieszczenia 3,5 metra przyjmował. Powróćmy do wartości domyślnej. I piętro, no tu akurat jest tak samo. I teraz przejdźmy do pomieszczenia. Jak wybrałem z lewej strony pomieszczenie numer 1, wyświetliło się, dane szczegółowe do tego pomieszczenia wyświetliły się z prawej strony. Po pierwsze musimy wybrać symbol. Każde pomieszczenie musi mieć pewien unikalny symbol. Możemy po prostu ponumerować, tak jak tu jest pomieszczenia, chociaż możemy też używać liter. Następnie rodzaj pomieszczenia. Domyślnie program przyjmuje pokój, ale można wybrać inne wielkości. Chodzi o określenie temperatury wewnętrznej. Nieobowiązkowo możemy sobie opisać, chociaż pewnie w wielu miejscach warto, żebyśmy wiedzieli później, gdzie ten grzejnik fizycznie trzeba powiesić. I następnie dane kluczowe do oszacowania strat ciepła, czyli powierzchnia, w tym przypadku 32 metry, wysokość pomieszczenia. Jest również ta wysokość, odległość między podłogą a parapetem, ilość ścian zewnętrznych, stopień przeszklenia. Tu mamy tylko trzy wartości, cztery, przepraszam, brak okien poniżej 10, 10 do 20 i ponad 20% oraz stan okien i rodzaj kondygnacji. Jak Państwo widzicie, mimo że tych danych tu jest stosunkowo dużo, większość z nich jest wyświetlona kolorem zielonym. To znaczy, że są to dane przyjęte automatycznie na podstawie danych ogólnych bądź danych prowadzonych na poziomie kondygnacji. Czyli jeśli tu się w taki sprytny sposób podejdzie, wpisuje się te powtarzalne dane jako dane domyślne, to później mamy naprawdę niewiele informacji, które musimy wprowadzić w danym pomieszczeniu. W zasadzie główne informacje to jest pole powierzchni tego pomieszczenia, jak również ilość ścian zewnętrznych, no i stopień przeszklenia. Są to dane, no, czyli ilość tych danych, którą trzeba wpisać ręcznie, jest naprawdę niewielka i to są dane takie, wydaje mi się, dosyć proste do uzyskania. Tutaj nie trzeba być inżynierem, żeby to rozumieć. W zasadzie każda osoba, patrząc na rzut, na rysunek techniczny, może odczytać pole powierzchni pomieszczenia. To jest to pole w świetle ścian, to co mamy na rysunku architektonicznym. Ilość ścian zewnętrznych to też łatwo można ustalić. No, może na pierwszy rzut oka może troszkę budzić wątpliwości na stopień przeszkolenia, więc tutaj są w podpowiedzi, mamy takie przykładowe ściany, że możemy zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda w praktyce. Na podstawie tych danych program oszacował obciążenie cieplne, czyli straty cieplne pomieszczenia. Widzimy, tu jest z prawej strony panel wyniki. W tym przypadku jest to 1979 W. Mamy też podaną kubaturę, mamy od razu moc jednostkową na metr kwadratowy i na metr sześcienny. Może się zdarzyć, że my dysponujemy już wartością. Wtedy możemy tę wartość sobie wpisać, na przykład 2000. Wtedy jakby nie korzystamy z tego modułu do oszacowania obciążenia cieplnego, tylko dobieramy na tę zadaną z góry wielkość. No ale najczęściej właśnie tej wartości jednak nie znamy, skoro sięgamy do programu Auditora SDG, czyli nie wpisujemy, to nie skorzystamy z tego, co program podpowiada. Pani Karolina pyta, czy dodajemy tylko pomieszczenia ogrzewane. Tak, tu jest zasada taka, że tylko dodajemy te pomieszczenia, w których tak naprawdę chcemy dobrać grzejniki. Program nie przeprowadza pełnej analizy przepływu ciepła pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, tylko dla każdego pomieszczenia z osobna szacuje. Podkreślam, że jest to oszacowanie strat ciepła, a nie pełne obliczenie zgodnie z fizyką. Oszacowanie, ale stosunkowo dokładne, dużo dokładniej niż
niż na przykład jeśli ktoś powie, że ja dobiorę grzejnik na 100 watów na metr kwadratowy, będzie ciepło. No, widzimy w przypadku tego pomieszczenia wskaźnik na metr kwadratowy, wskaźnik już wtórnie obliczony, to są 62 waty na metr kwadratowy. Gdybyśmy policzyli dokładnie, być może się okazało, że to nie jest 62, tylko 55, może 68, ale gdzieś w tych granicach. Jeśli ktoś by natomiast dobrał grzejnik zakładając 100 watów na metr kwadratowy, no tak Państwo widzicie, będzie miał blisko dwukrotnie za duży grzejnik. Pan Łukasz pyta się na temat współczynnika przenikania ciepła. Tak, współczynnik przenikania ciepła jest przyjęty na podstawie danych ogólnych. Tu wybraliśmy standard ochrony cieplnej budynku. Najeżdżając na konkretną wartość, możemy przeczytać, jakie wartości współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród w program przyjął. To są po prostu minimalne wymagania. Czyli jeśli chodzi o współczynnik przenikania ciepła, to są dokładnie to maksymalne wartości. I program dla tych wartości później już liczy dla każdego pomieszczenia. To się wprowadza tylko raz na danych ogólnych. Tu nie ma ani możliwości, ani potrzeby, żeby dla każdego pomieszczenia z osobna tę wartość zmienić. No i jest to oczywiście pewne przybliżenie. Jeśli ktoś chciałby dokładnie policzyć straty ciepła, no to jest do tego bardzo dobry program Audytor OZC. Tylko wtedy trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na takie obliczenia. Pan Łukasz pyta się, czy jest możliwość zmiany tych danych. Jeśli dobrze rozumiem pytanie, to w programie nie ma możliwości wpisywania, użytkownik nie może wpisywać tych danych ręcznie, tylko może wpisywać, wybrać to, co jest tu na liście. Można by to oczywiście rozważyć, przy czym tutaj główne założenie programu jest, że ma być to program prosty. Nie jest to program do szczegółowych analiz, na pewno nie jest to do żadnych analiz naukowych, optymalizacyjnych, tylko po to, żeby szybko dobrać grzejnik. Jeśli ktoś chciałby przeprowadzić taką analizę szczegółową, to polecam program OZC. Tam można wprowadzić wszystko, dla każdej ściany oczywiście z osobna. Można prowadzić analizę cieplno-wilgotnościową, można parametryzować, czyli można przeprowadzać obliczenia optymalizacyjne. Tam naprawdę można te analizy robić bardzo skomplikowane. Powróćmy do naszego pomieszczenia numer 1, czyli odbył się już i omówiliśmy pierwszy etap pracy z programem, czyli została oszacowana moc. Inaczej mówiąc, tak jak w tej chwili podają to normy europejskie, obciążenie cieplne 1970 W. I program dobiera grzejniki. W tym pomieszczeniu zostały dobrane dwa grzejniki, przy czym podział mocy został przeprowadzony w sposób nie dokładnie pół na pół, tylko jak Państwo widzicie, została wprowadzona. Wszystko to, co jest kolorem czarnym, to wprowadził użytkownik. Tu użytkownik wprowadził wartość 60%. Czyli z uwagi na pewno na uwarunkowania zdecydowano się, że jeden grzejnik ma być mniej więcej 1,5 razy większy. Przynajmniej tak została podzielona moc. Współczynnik usuwania osłonięcia został niezmieniony. Czy jak Państwo widzicie, w tej tabelce z doborem grzejniku znowu bardzo dużo wyświetla się kolorem zielonym, czyli są to wartości, których nie musieliśmy wprowadzać ręcznie, tylko tam, gdzie decydujemy się na pewną zmianę, na przykład długość maksymalna została wpisana ręcznie, 1,5 metra, bo tak jak mówiłem, to są wartości najczęściej indywidualne, niekoniecznie takie same w całym budynku. I został dobrany w zasadzie ten sam typ grzejnika w obu przypadkach, chociaż z uwagi na ten nierównomierny podział mocy o dwóch różnych długościach. Jeden grzejnik to jest 1,40 m, a drugi tylko 90 cm. Na bieżąco mogę sobie oglądać wyniki doborów. Jeśli zaznaczę jeden wiersz w tabeli, to pewne najważniejsze informacje o tym grzejniku, wyniki jego doborów są dostępne poniżej. Może dla przykładu skasuję tę wartość 60
Jeśli skasowałem wartość 60, to program wtedy podzielił moc po 50% i jak Państwo widzicie, zostały dobrane dwa takie same grzejniki. Spróbujmy na przykład to stosunkowo duże obciążenie cieplne, na przykład jeśli byśmy wyłączyli, tu wybieram sobie w pierwszej kolumnie dobór, że nie chcę tego drugiego grzejnika. No tutaj dane wszystkie nie się nie skasowały. Zobaczmy, jak to wyszło z jednym grzejnikiem. No, też sobie poradził, ale wtedy musiał być to już grzejnik dwupłytowy, dzięki czemu miałby większą moc. Może powróćmy do tych danych, które były w przykładzie dołączone do programu. Zajrzyjmy może jeszcze do łazienki. Tutaj został dobrany grzejnik łazienkowy. Możemy sobie zobaczyć też fizycznie, jak on wygląda, żebyśmy wiedzieli. Do katalogów staramy się teraz dołączać takie małe fotografie. Tak nam się wydaje, że dzięki temu po prostu od razu łatwiej się zorientować, jeśli niekoniecznie pamiętamy wszystkie symbole, o jaki grzejnik chodzi, jaki grzejnik dobieramy. I po wprowadzeniu wszystkich pomieszczeń program to jest tak zwany program live, to znaczy staramy się, że jak są wprowadzane dane, program na bieżąco dokonuje doboru grzejników, a następnie możemy zapoznać się już z całościowymi wynikami doborów. W tym celu przechodzę do zakładki wyniki doboru. Teraz muszę chwileczkę poczekać, bo wykonują się już pełne obliczenia do całego budynku. No właśnie, i pojawia się potwierdzenie, że w czasie obliczeń została wygenerowana lista komunikatów diagnostycznych. Wyświetlmy ją. W tym przypadku te komunikaty wszystkie są oznaczone kolorem żółtym, a więc są to pewne komunikaty mało groźne, tak to nazwijmy. Mogą być trzy kolory. Kolorem czerwonym oznaczamy poważne błędy bądź krytyczne, na które zdecydowanie trzeba zwrócić uwagę. Kolorem purpurowym oznaczamy błędy średnio poważne. Natomiast żółty kolor to są pewne podpowiedzi. W tym przypadku mamy pewne niewielkie, czy troszeczkę większe przekroczenia, nadmiary mocy. Z uwagi na to, że grzejniki są produkowane w pewnych typoszeregach, no nie zawsze się udaje dobrać grzejnik idealnie co do wata dopasowane do potrzeb cieplnych pomieszczenia i w związku z tym program czasami podpowiada, póki jest to nadmiar mocy, a nie deficyt, nie jest to nic groźnego, chociaż możemy się przyjrzeć. Jeśli klikniemy w komunikat diagnostyczny, program przenosi nas w odpowiednie miejsce i pokazuje, którego grzejnika konkretnie, w którym pomieszczeniu ten komunikat dotyczy. W tym przypadku nie są to żadne komunikaty istotne, pokazujące istotne błędy. W takim razie możemy zamknąć to okno. No, ponownie wchodzę do zakładki, więc ponownie muszę chwilę poczekać. I został wygenerowany taki raport doboru grzejników. Mamy na początku te informacje porządkowe, które wprowadzaliśmy, pewne dane ogólne i tak dalej, a następnie dane szczegółowe, pomieszczenie po pomieszczeniu, wszystkie informacje o pomieszczeniu, jak również pojawiają się grzejniki dobrane w tym pomieszczeniu. Ten raport, jak Państwo widzicie, wyszedł stosunkowo długi, bo ma 8 stron, ale nie wszystkie informacje musimy podawać. Z lewej strony mamy okienko formatowania, w którym możemy włączać bądź wyłączać poszczególne sekcje, czy nawet poszczególne informacje. Na przykład budynek podstawowe informacje. Muszę jeszcze kliknąć zastosuj zmiany. I proszę bardzo, nie ma. Już nie informujemy, gdzie ten budynek jest, jaki jest jego adres. Czyli możemy sobie dobrać dokładnie dane, które tu są wyświetlane do naszych potrzeb. O, bardzo dziękuję panu Grzegorzowi, bo cenne pytanie, zapomniałem o tym powiedzieć. Dlaczego wysokość parapetu w łazience
wynosi 2,8 metra. Czy parapet się znajduje tam pod samym sufitem? Czy może ktoś z Państwa mi podpowie i tekstowo napisze? No właśnie, chyba Pani Ania jest bardzo bliska. Tak, chodzi o to, że to należy podejść do tej danej w sposób... Aha, łazienka jeszcze Z, to by się w łazience przydało, oprócz grzejnika. Ta odległość, to jest pewien skrót myślowy, bo rzeczywiście większość grzejników jest umieszczana pod parapetem, grzejniki łazienkowe najczęściej nie. W związku z tym tak naprawdę należy rozumieć tę daną nieco szerzej, że jest to po prostu przestrzeń dostępna, biorąc pod uwagę wymagane też prześwity, na wysokość grzejnika. Chodzi o to, że w łazience najczęściej nie mamy tak silnego ograniczenia, w związku z tym w łazience często jest tak, że grzejnik może być od podłogi do sufitu i wtedy rzeczywiście wpisujemy jako tę wysokość parapetu, pewnego takiego umownego parapetu, nazwijmy to takim. Sufit jest takim wtedy umownym parapetem, wpisujemy wysokość pomieszczenia. Jeśli by się zdarzyło, że z jakichś powodów nie chcemy aż tak dużego grzejnika, możemy tu wpisać inną wartość, 2 metry na przykład. W związku z tym tak należy rozumieć tę daną, że jest to przestrzeń dostępna, czy wysokość dostępna dla grzejnika. W tych przypadkach, kiedy my nie dobierzemy grzejnika o z góry określonych wysokości, to jest ta dana, która decyduje, jaki grzejnik program może dobrać. Tak, są to najczęściej, czyli tu widzę kilka osób, już zanim to wytłumaczyłem, podało prawidłową odpowiedź, no może poza panem Jakubem, który trochę minął się, ale też był blisko. Czy jeszcze jakieś pytania? Pan Łukasz pyta o określanie pomieszczeń o różnych temperaturach. Tutaj w tym programie tego szczegółowo nie zrobimy. Po raz kolejny odsyłam do programu Audytor OZC. W tym programie zakładamy, że mamy tylko ściany wewnętrzne i ściany zewnętrzne. Na zewnątrz jest temperatura zewnętrzna wynikająca ze strefy klimatycznej. Natomiast jeśli chodzi o ścianę wewnętrzną, no to tu w przypadku pokoju zakładamy, że za ścianą też jest również pokój. W przypadku łazienki no, zakładamy, że ta temperatura jest nieco mniejsza. Jest to oczywiście pewne przybliżenie, ale właśnie ten program do tego służy. Do tego... Pan Łukasz jest bardzo aktywny, za co dziękuję, ale widzę, że gdyby jego zainteresowania by predysponowały go, żeby jednak skorzystał z programu Audytor OZC, który oczywiście te wszystkie zagadnienia, te wszystkie zjawiska, o którym pan Łukasz pisze, uwzględnia. Tutaj rzeczywiście jest szereg tych założeń upraszczających, bo taka jest idea programu, żeby wpisać w praktyce wpisać powierzchnię pomieszczenia, wpisać ilość ścian zewnętrznych i bardzo szybko dostać przybliżony dobór grzejników. Oczywiście nie idealny, ale na pewno dużo lepszy niż przyjmując te przysłowiowe 100 watów na metr kwadratowy. Proszę Państwa, otrzymuję informację, że jest problem jakiś z dźwiękiem. Czy mnie słychać? Otrzymuję informację od Państwa, że wszystko jest ok, więc jeśli u kogoś z Państwa jest problem z dźwiękiem, to być może jest to już jakiś problem lokalny u danej osoby. Pan Łukasz pyta o rozbieżność wyników między programem SDG i OZC. My w tym momencie nie dysponujemy jakimś takim kompletnym raportem, natomiast
Uzyskaliśmy taką informację przybliżoną od projektantów. Niektórzy projektanci jeszcze na etapie programu SDG 1.0, gdzie ten moduł oszacowania strat ciepła był podobny. I taką informacją, no nie jest, przepraszam, bardzo precyzyjna, bardzo inżynierska informacja, ale uzyskaliśmy informację, że ta zbieżność jest zaskakująco wysoka, wyższa niż oczekiwali. Ale naprawdę nie obiecuję Państwu, nie chcę oszukiwać, nie jest to program, który jak gdyby za Państwa uda się i zinwentaryzuje budynek i idealnie strat ciepła określa. To jest narzędzie do doboru przybliżonego. Proszę Państwa, w międzyczasie przeszedłem na zakładkę materiały, gdzie mamy raport zestawienia materiałów, czyli jest to albo oferta, albo lista na zakupy, w zależności kto te obliczenia wykonał. I tu mamy informacje, zarówno zestawienie samych grzejników, tu już jest takie zestawienie jakby na zakupy, że o ile w wynikach doboru mieliśmy informacje pogrupowane pomieszczeniami, natomiast tutaj mamy pogrupowane poszczególnymi produktami. Mamy, tak jak w przypadku ostatniego grzejnika, dwa grzejniki tego samego typu, dokładnie tej samego typu i długości, to one są tu zestawione i jest informacja o ilości i też cena według cen katalogowych i łączna wartość obliczona. Jeśli wpisywaliśmy te dodatkowe informacje, to tutaj również program podpowiada, że przydałby nam się rozdzielacz. Dwa, nieco inne. Program podpowiada, od razu patrzy, jaka ma być ilość krójców i pewne dodatkowe informacje. Jeszcze rury. No, te rury są oszacowane, jeśli tutaj oczywiście wpisywaliśmy, o tym nie mówiłem, można wpisać sobie długość podłączenia, to wtedy program łączną ilość rur od rozdzielacza do grzejników też nam zsumuje. I tyle, jeśli chodzi o zakładkę materiały. Kolejne zakładki to są już zakładki zawierające, przepraszam, wejdźmy do zakładki grzejniki, to są po prostu katalogi. Czyli program oprócz swoich podstawowych funkcji pełni taką funkcję takiego elektronicznego katalogu, że możemy sobie przeglądać informacje o grzejnikach, rurach, systemach ogrzewania podłogowego, systemach automatyki, armaturze i jak sobie znajdziemy poszczególny jakiś typ danego produktu, możemy przeczytać podstawowe informacje o nim, bądź jeśli jest podłączona również dokumentacja techniczna w formacie PDF. No w przypadku tego grzejnika, który tak na szybko kliknąłem, w tej chwili nie mam zainstalowanej tej dokumentacji, ale mogę pobrać z internetu i program od razu wyświetli w tym okienku taką dokumentację techniczną dostarczoną przez producenta. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego przykładu? Jeśli nie ma pytań, w takim razie w tej chwili obejrzymy sobie drugi przykład. Przykład ogrzewania mieszanego podłogowo-konwekcyjnego. Mam nadzieję, że troszeczkę krócej nam pójdzie, ponieważ już większość elementów będzie taka sama. W zasadzie budynek jest ten sam, ale w zakładce grzejniki wybraliśmy grzejniki podłogowe i konwekcyjne. I w tym momencie nam się troszeczkę zwiększyła ilość zakładek, bo oprócz informacji domyślnych o grzejnikach konwekcyjnych jeszcze mamy zakładkę grzejniki podłogowe, gdzie definiujemy informacje na temat konstrukcji grzejników podłogowych. Tych konstrukcji należy rozróżniać poszczególny grzejnik, poszczególne pole grzejne, od pewnego typu konstrukcji. Możemy sobie zdefiniować na przykład dwa typy konstrukcji, na przykład grzejnik wykończony terakotą i grzejnik wykończony podłogą drewnianą, a następnie mieć cały szereg pól grzejnych w ramach danej konstrukcji. I logika programu jest taka, że w zakładce drugiej, w zakładce ogrzewanie podłogowe definiujemy pewne domyślne dane do konstrukcji, a następnie w zakładce konstrukcji grzejników podłogowych możemy
zdefiniować sobie już kilka konkretnych konstrukcji, przy czym te dane z poprzedniej zakładki stają się danymi domyślnymi dla konkretnych konstrukcji. W związku z tym to może się na pierwszy rzut oka wydawać, że mamy tych danych do wprowadzenia dużo, ale dzięki temu mechanizmowi dziedziczenia tak naprawdę my wprowadzamy tych danych znacznie mniej niż to by musiało być, gdyby go nie było. W tym przykładzie mamy zdefiniowany taki grzejnik płytki między piętrami, płytki na gruncie i ostatni wariant płytki nad piwnicą. Każdej konstrukcji nadajemy pewien, jakby nie będę omawiał osobno tych dwóch zakładek, bo one są bardzo podobne. Definiujemy symbol. Każda konstrukcja musi mieć swój unikalny symbol, bo później będziemy się do tego symbolu odwoływać. Możemy opisać i następnie wybieramy pewien system, na który się decydujemy. W ramach tego systemu mamy też pewną rurę, którą zastosujemy. Poniżej jest tabelka z dostępnymi średnicami rur i rozstawami. No w tym przypadku jest to tylko jedna rura podana przez producenta, czasami jest kilka średnic i my możemy zdecydować, czy chcemy, żeby program dobierał wszystkie możliwe rozstawy, wszystkie możliwe średnice, bądź możemy w tej macierzy, w tej tabelce wyłączyć pewne opcje. W tym przypadku jest to system suchy, w związku z tym te rozstawy wynikają z płyty systemowej, 7,5 cm, 15 cm, 22,5 i 30, ale na przykład jeśli byśmy chcieli, żeby program nie dobierał rozstawu 30, możemy ustawić na nie i w tym momencie program już takiej możliwości nie ma. Jeśli skasuje to nie, to domyślnie program dobiera wszystkie rozstawy przewidziane przez producenta systemu. Następnie średnica nominalna, w tym przypadku 14, no to wynika właśnie z tego systemu. I później wprowadzamy informacje o poszczególnych warstwach. Jak Państwo widzicie, tutaj z jednej strony mamy pełną elastyczność i możemy sobie ten grzejnik modyfikować, ale zwróćcie uwagę, że w tym przypadku wszystkie te dane są kolorem zielonym, czyli to są wszystkie dane automatycznie zaproponowane przez program. Czyli tutaj logika programu jest taka, że jeśli użytkownik jest bardziej początkujący, to program może mu bardzo dużo podpowiedzieć i wyręczyć go. Z kolei użytkownik bardziej świadomy, bardziej doświadczony ma możliwość wpływania na te dane w sposób znacznie bardziej szczegółowy. W związku z tym staramy się znaleźć pewien kompromis, czy tak naprawdę połączyć z jednej strony prostotę programu dla początkującego użytkownika i elastyczność dla użytkownika bardziej zaawansowanego. Na ile nam się to udaje, to oczywiście jest pytanie do Państwa. Pan Krzysztof pyta, czy możemy stosować panele podłogowe na podłogówkę. Prosiłbym o doprecyzowanie pytania. Czy chodzi Panu o samą kwestię ogrzewnictwa, czy jest to właściwy typ, czy o możliwość zastosowania takiego rozwiązania w tym konkretnym programie? Jeśli chodzi o możliwość w programie, to jest to pole pokrycie podłogowe i w tym momencie możemy wybrać sobie wartość, jedną z wartości z listy. Tu akurat chyba dokładnie takiej opcji jak panele podłogowe nie ma, natomiast jest opcja użytkownika i należy określić po prostu opór cieplny warstwy wykończeniowej. Czyli albo jest to opór podany przez producenta, albo możemy go oszacować, jeśli znamy właściwości tych paneli konkretnych. Przy czym według normy europejskiej nie zaleca się, żeby opór warstwy wykończeniowej przekraczał 0,15 m2 razy Kelvin na watt. Czyli jeśli stosujemy panele podłogowe, po pierwsze trzeba się upewnić, że nie mają one zbyt dużego oporu cieplnego,
Jak również tutaj tylko w największym skrócie podpowiem, że muszą być to panele, w których producent przewidział stosowanie ich w ogrzewaniu podłogowym. Bardzo często producent wtedy oznacza taki produkt takim logiem, ogrzewanie podłogowe, czyli po prostu deklaruje, że może być zastosowane w tym przypadku. Tutaj chodzi przede wszystkim o dwa zagadnienia. Po pierwsze, żeby te panele nie uszkodziły się w wyniku podgrzewania, jak również, żeby nie emitowały szkodliwych substancji do pomieszczenia, bo taki panel podłogowy, który jest użyty na grzejniku podłogowym, to w jego wnętrzu, zwłaszcza w tych warstwach najniższych, temperatura może dochodzić do 40-50 stopni Celsjusza. To jest znacznie wyższa temperatura niż na powierzchni podłogi. I w tym momencie panel, który byłby zupełnie bezpieczny w temperaturze 20 stopni, po podgrzaniu temperatury 40 stopni nagle z niego może się coś zacząć uwalniać, przedostawać się do pomieszczenia. W związku z tym tutaj zalecam ostrożność, po prostu upewnienie się, że dany produkt może być zastosowany w ogrzewaniu podłogowym. I teraz jak przechodzimy... jeśli wybrałem wartość użytkownika, no to muszę tu już coś wpisać, ale może powróćmy do tych danych, które są w przykładzie dołączonym do programu, więc ponownie odczytam ten plik i przechodzimy do pomieszczenia. W pomieszczeniu numer 1 system ogrzewania został odziedziczony jako ogrzewanie podłogowe i konwekcyjne, czyli przewidujemy możliwość, że program dobierze dwa te typy ogrzewania, przy czym w tym przypadku priorytet ma ogrzewanie podłogowe i okazuje się, że w tym pomieszczeniu ogrzewanie podłogowe może pokryć całość strat ciepła. Jak widzimy, ogrzewanie podłogowe, jego udział to jest procentowy, to jest 100%. W związku z tym w zakładce grzejniki konwekcyjne nie mamy nic, a w zakładce ogrzewanie podłogowe zostały dobrane trzy wężownice grzejne. I jesteśmy w tej chwili w trybie automatycznym. Informuje nas o tym zaznaczone pole wyboru, tryb automatyczny. W tym trybie program sam ustala, jaka musi być ilość wężownic w danym pomieszczeniu, no, kierując się między innymi maksymalną stratą ciśnienia wężownicy, jak również maksymalną długością wężownicy. Jak widzimy, tutaj mamy te trzy wężownice po ponad 75 metrów, przy L maksymalnym 100 metrów, w związku z tym prawdopodobnie tutaj ta wartość zdecydowała. W trybie automatycznym nie mamy jednak możliwości wprowadzania danych szczegółowych. W związku z tym może w tej chwili wyłączę tryb automatyczny i powiedzmy spróbuję sobie zmniejszyć ilość grzejników. Proszę bardzo, i widzimy w przypadku dwóch grzejników wychodzi już długość wężownic ponad 100 metrów i program nam pokazuje kolorem czerwonym to przekroczenie. W trybie automatycznym tego przekroczenia nie mamy, bo program sam przeanalizował i zdecydował się, że jeszcze potrzebna jest trzecia wężownica. Pan Rafał pisze, że ma zastosowane panele podłogowe pod ogrzewaniem podłogowym w swoim domu. Wszystko działa bardzo dobrze, czyli bardzo się cieszymy. To cenna informacja praktyczna, myślę dla wszystkich. Przy czym z tego, co rozumiem, są to produkty, gdzie producent zadeklarował, że są one odpowiednie do stosowania w ogrzewaniu podłogowym. Z kolei pan Krzysztof pyta pana Rafała, jaki podkład pan zastosował. Pan
Pan Rafał napisał panel i pianka. Nie wiem, czy jest w stanie jakieś bardziej informacje szczegółowe na temat podkładu podać. I ja w tym zakresie niestety nie pomogę. Pan Rafał odpowiada panu Krzysztofowi, że jest to pianka do ogrzewania podłogowego i folia na jastrach. Czyli ponownie produkt przeznaczony do ogrzewania podłogowego z taką deklaracją od producenta. Proszę Państwa, i teraz możemy prześledzić wyniki doboru grzejników. Tu te obliczenia są nieco bardziej skomplikowane niż w pierwszym przykładzie, więc też trwają nieco dłużej. Możemy wyświetlić sobie listę diagnostyczną. No, tu ponownie mamy dwie wskazówki mało istotne o pewnym nadmiarze mocy, a następnie możemy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat dobranych elementów instalacji, a następnie możemy również zapoznać się z zestawieniem materiałów potrzebnych do wykonania tej instalacji ogrzewania podłogowego. Dzięki temu, że pokazaliśmy, z jakiego systemu chcielibyśmy skorzystać, tak widzimy, tu mamy dość szczegółowe to zestawienie, również folia, również płyta systemowa, profile metalowe i tak dalej, taśma brzegowa. No, są to pewne wartości oszacowane na podstawie dostępnych wskaźników zużycia podanych przez producenta i możemy to potraktować właśnie jako taka lista na zakupy. Kupując te elementy, możemy mieć nadzieję, że z nich uda się tę instalację wykonać. Mamy też rozdzielacze, zawory kulowe itd. itd. Proszę Państwa, tyle, co chciałem Państwu pokazać. W tej chwili chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Proszę Państwa, pan Rafał pyta, czy program jest dostępny na stronie Sancom. W tej chwili program SDG 2.0 jest dostępny w trzech wersjach, przy czym wersja najbardziej pełna, oznaczona jako audytor SDG 2.0, jest wersja płatna, kosztuje w tej chwili 250 zł. Natomiast dostępne są również dwie wersje firmowe, wersja Purmo SDG i wersja CAN SDG. W tym przypadku są to wersje bezpłatne, możliwe do pobrania sobie w każdej chwili, przy czym w tych wersjach funkcjonalność jest ta sama, natomiast dane katalogowe są ograniczone do produktów danej firmy, która sponsoruje daną wersję firmową. Było też przy pierwszej próbie uruchomienia pytanie, czy można pobrać wersję demonstracyjną. Tu nie ma jakby osobnej wersji demonstracyjnej, ponieważ te wersje firmowe mogą również pełnić taką funkcję, można je pobrać bezpłatnie i zapoznać się z funkcjami programu przed zdecydowaniem się na zakup tej wersji pełnej, w której no, jest dużo, dużo większy zakres danych katalogowych. Jeśli chodzi o grzejniki, rury, to są w zasadzie te firmy, które dostarczają nam informacje i serwisują swoje dane katalogowe, bo jak Państwo wiecie, że jest to tak, że pewne asortyment się zmienia, pewne produkty są modyfikowane, pewne produkty są wycofywane, czy chociażby czasami może być jakiś błąd dostrzeżony w bazie danych. Chodzi o to, że są to firmy, które z nami współpracują i na bieżąco uaktualniają swoje bazy katalogowe.
Jeśli chodzi, pan Tomasz pyta o produkty, rozumiem rurę, przede wszystkim firmy Rechał. To jest, z tym pytaniem proszę już zgłosić się do pomocy technicznej, adres pomoc@sankom.pl. Tam koledzy udzielam panu szczegółowej informacji. Wydaje mi się, że w wersji firmowej ani Purma, ani Kan nie sądzę, żeby ta rura była. Przypuszczam, że jest w wersji pełnej, ale proszę przesłać takiego maila, to otrzyma pan już jednoznaczną odpowiedź. Pan Rafał pyta o koszt wersji płatnej. To jest w tej chwili 250 zł. Proszę wejść na stronę www.sankom.pl, tam są zawsze aktualne ceny. Pan Tomasz również pyta o ograniczenia producentów. Wersja, znaczy generalna zasada jest taka, że w wersji firmowej to producent, który sponsoruje daną wersję firmową, ustala, co ma być, co ma nie być. No w praktyce tam, w tym zakresie, w którym oferuje produkty, to są tylko jego produkty, na pewno nie produkty konkurencyjne. Natomiast jeśli chodzi o wersję pełną, no to są pełne katalogi, po prostu w zasadzie mogę powiedzieć, że wszystkie wiodące firmy w tej branży współpracują z nami, serwisują swoje dane katalogowe i my je Państwu dostarczamy. Pani Justyna pyta o możliwość nagrania, otrzymania nagrania. Jeśli będzie decyzja, że to nagranie się pojawi w internecie, to będzie mogła Pani pobrać. Jeśli nie, w ciągu paru dni się nie pojawi, to prosiłbym również o maila na adres pomoc@sankom.pl. Pan Krzysztof pyta użytkowników, uczestników szkolenia, czy ktoś zastosował może panele podłogowe, maty kwarcowe? Póki co nie widzę odpowiedzi na to pytanie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś zapytać? Jeśli będą się pojawiały dodatkowe pytania, zapraszam serdecznie na nasze forum, gdzie można i zadawać pytania, wymieniać doświadczenia, jak również często już wcześniej były omawiane jakieś ciekawe, zagadnienia, ciekawe problemy. Polecam serdecznie. W takim razie, jeśli nie ma więcej pytań, pozostaje mi bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział w szkoleniu. I szkolenie się kończy, ale my pozostajemy do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Będziemy starali się Państwu pomagać. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia w miarę w tym zakresie, w jakim on jeszcze pozostał. Miłej pogody. Nie wiem, jaka jest pogoda u Państwa. U nas w Warszawie jest taka pogoda do pracy dosyć niezła, bo jest chłodniej niż poprzednie dni i nawet nie pada tak bardzo.